dwa typy klatki kennelowej. Jedna jest dłuższa, druga wyższa, ale obie na tej samej zasadzie działają. Tutaj mamy pręt obrotowy, taką zapadnię, i pręt gwintowany. Ten pręt obrotowy w kształcie litery L tutaj z prętem poprzecznym, i tu jest pręt połączony z taką podstawą, gdzie jedzenie się daje, i jak zwierzątko na to wejdzie i wywrze siłę, na przykład tutaj łapkami wejdzie, to co? To się dupa, to się nic nie dzieje. Coś tu nie działa zbyt dobrze. Aha, zawiesił się, przesłona się zawiesiła, więc poprawiam. Tu są, widzę, opory odtarcia, także dobrze byłoby to nasmarować, ale jakimś takim smarem, żeby nie odstraszał zwierząt. Bo jak widać, ta przesłona naciska na tą ścianę i tutaj powstaje tarcie, ale generalnie to działa. Zobaczmy. Słabo, ale działa. Natomiast po usunięciu tej wady w zasadzie trzeba byłoby coś skonstruować takiego, żeby elektronicznie, zdalnie można było zwalniać to. Druga klatka kennelowa, identycznie, tylko jest inna zapadnia tutaj, chyba bardziej bezpieczna, wydaje mi się, ciężko mi powiedzieć. No i tak samo tu jest identycznie, ta pręty, zwierzątko chce wejść, tutaj jest jedzenie, ono następuje łapką na to i następuje huk, zapadnia się, zapada, i tak to wygląda. To działa, ta klatka jest lepsza. Ta klatka jest lepsza i to jest pewnie zmodernizowane, bo no tu się zawiesza, nie? Tu się zawiesza. Pewnie działa, ale mi dwa razy pod rząd nie zadziałało.